Hej, hej, dzień dobry, witajcie kochani. Piątek, piąteczek, piątunie. Piątek weekendu, początek. Jeden z moich ulubionych dni. Piątek oczywiście z wiadomych względów, a jak nie z wiadomych, to wam powiem. A Mateusz ma ostatni dzień pracy, jutro wolne, weekend wolny, więc dlatego lubię. A lubię też niedzielę, bo idziemy do babci Tereski po 3 tygodniach aktualnie. Także cieszę się ogromnie, 3 tygodnie się nie widziałyśmy, nie widzieliśmy tak naprawdę wszyscy, więc ogromnie się cieszę, naprawdę dobrze. Ten weekend będzie dobry, mimo pogody takiej nie za bardzo, to mimo wszystko cieszę się, czekałam na tą niedzielę, naprawdę stęskniłam się bardzo za babcią, także cieszę się. Z wami dzień dobry, ja się ogarniam, ogarniam życie, bo dzisiaj w sumie mam kilka spraw do załatwienia, w sumie 2 na pewno. Ale też muszę tutaj kilka rzeczy zrobić w domu, żeby te sprawy załatwić. A więc tak od rana coś. Jeszcze raz dzień dobry. Robię sobie makijaż akurat. Użyłam tego korektora z AliExpress. I on, powiem wam, że daje dosyć ładne krycie, ale jest taki bardzo suchy w swojej konsystencji. Taki... Chyba jeszcze nie używałam tak suchego korektora. Jeszcze muszę sobie zrobić brwi i ogarnąć rzęsy i będę tak naprawdę gotowa. Dziwna sprawa, bo Ignacy ogląda bajki, bo w ostatnim czasie w ogóle nie był zainteresowany, bo chyba, wiecie, już się znudziły, więc u nas telewizor był out, a teraz w ogóle mam jakieś takie dziwne nierówności na skórze, przez co jak nakładam produkt kolorowy, tutaj mówię akurat o różu, to mi się robią jakieś plamy dziwne, no. Niedobrze, niedobrze. Dobrze, dobra, ja się ogarniam. I zaraz będę już gotowa, co mnie cieszy, że tak szybko poszło gładko. No, a dzisiejsze brwi sponsorowane są tą kredką z Vibo. Ona jest zapewne ciemniejsza od tej z AliExpress i chyba wolę tą z AliExpress, bo ta jest taka, to był ten kolor chyba dark brown bodajże. A czekajcie, czekajcie. Tak, ja wziąłam ten ciemniejszy. No i zdecydowanie chyba wolę tą z AliExpress co do kolorku, ale co do... wiecie, pracy, to są bardzo podobne. No i ta ogólnie z Vibo też daje fajny efekt. I fajne w niej jest to, że ma końcówkę cienką i taką grubszą. Chociaż muszę wam powiedzieć, że ja więcej korzystam z tej cienkiej. Fajniej mi się tak rysuje, wyrysowuje i zaznacza. Także ja ogólnie zdecydowanie bardziej i więcej pracuję na tej małej. Ciekawa jestem, na ile ona wystarczy, bo ogólnie miałam też kredkę z Vibo, tą też taką wykręcaną, z taką właśnie cienką końcówką i ona bardzo szybko niestety się traci. Także szkoda. No wiadomo, one nie są jakieś drogie, więc tam nie ma co dramatyzować, ale ogólnie tak. Idę jeszcze wyczesać je na gumę. I jak oglądam sobie zawsze filmiki, gdzie pokazuję wam mój makijaż, to zawsze jedną brew mam bardziej taką kwadratową, prostokątną, czy nie wiem jak ją określić, niż tą drugą. I zawsze mnie to denerwuje, zawsze sobie myślę, że muszę to skorygować, a oglądam się następnym razem, następnym, następnym. I tak powiem wam, że zawsze mam tą brew taką bardziej kwadratową, jak mnie to denerwuje. I powiem wam, że ja tego tak tutaj nagrywając i mówiąc nie widzę, a jak oglądam siebie, jak już wiecie, się nagram, no to widzę tą kwadratową brew i zawsze zapomnę, która to jest. Także. I już jestem gotowa, zwarta i gotowa makijażowo. Jeszcze czekam na tatę, bo zostaję z dzieciakami, a ja jadę załatwiać. Mam nadzieję, że szybko i pozytywnie, bo nienawidzę spraw urzędowych. Jaką sobie fryzurę strzeliłam, słuchajcie. Nie robiłam grzywki, ale nic, to jest moja grzywka, tylko ja sobie ją przedzieliłam z takim mniej przedziałkiem na bok i trochę sobie spięłam z tyłu i tak jakoś to nabiera, ma ręce i nogi, ale zazdroszczę posiadaczkom niskiego czoła. Jak ja bym miała niskie czoło i ta grzywka by bardziej tak nachodziła, to by tak fajnie to wyglądało, a niestety ma się czoło jak pas startowy, no to tak to jest, a bardzo bym chciała być bez grzywki, póki co, chociaż wiesz, wiecie co, nie wykluczam, bo u mnie to wiecie, że tak jest szybka decyzja, jak nożyczki jest cięcie, ale no chciałabym być bez grzywki, ale jak będzie, to zobaczymy w przyszłości, ale no tak czy siak jestem długo bez, bo wiecie, krótkie włosy już 2 lata będzie teraz, w maju jak obcięłam, no to powiedzmy 1,5 roku, bo do maja już daleko. Rozpędziłam się trochę w swoich przemyśleniach, ale w każdym razie no tak trochę inaczej niż zwykle, tak trochę grzywka bardziej, i w ogóle.
W ogóle co myślicie, grzywka czy bez grzywki? Jak się czujecie? Macie grzywkę czy nie macie? Ja wam powiem, że mam bardzo duży sentyment do grzywki, bo ja całe życie praktycznie z grzywką. Znaczy gdzieś tam młodzieńcze lata i w ogóle długie włosy to zawsze była, wiecie, grzywa i tak dalej. Więc mam ogromny, ogromny sentyment. Zawsze gdzieś tam mnie tak kusi na tą grzywkę. Podobają mi się w ogóle te grzywki, właśnie kurtynki, takie wiecie, przecieniowane, troszeczkę, tak troszeczkę opadające na to czoło. W ogóle no fryzura Ewy, kosmetyczny koktajl, no. Wiecie, włosy ona ma dłuższe takie i ta grzywka tutaj, tak idąca, długie. Aha, normalnie wygląda bajecznie. No, więc tak, zawsze gdzieś tam w głowie ta grzywka jest, ale jest też takie pragnienie, żeby tej grzywki nie mieć, wiecie, odsłonięte czoło, związujecie włosy. No, jednak wiecie, grzywka, jednak już jest lekka stylizacja, już trzeba poświęcić troszeczkę czasu, żeby ogarnąć te włosy, a tak, to jak nie ma się grzywki, to wysuszy się i już. A tak to wiecie, czy tam wyprostować, czy coś tam zrobić delikatnie, zawsze jakiś tam stylizacja jest, także gdzie i tak włosowa. Dobra, słuchajcie, przed chwilą przyszła do mnie paczuszka od Med Special. Słuchajcie, nie mogłam się doczekać, naprawdę nie mogłam się doczekać. Jestem mega ciekawa tych pianek do twarzy hialuronowej i z kolagenem. No, ogromnie się cieszę na te testy, nie wiem, ale jestem tak podekscytowana, jak chyba, nie wiem, dawno już nie byłam, żeby stosować nowe produkty. Moja twarz po chorobie po prostu woła pomstę do nieba. Potrzebuję mega nawilżenia, mega, mega pielęgnacji, więc mam ogromne nadzieje co do tych produktów. No i tutaj mam też drażetki na włosy, skórę i paznokcie, na dwumiesięczną kurację. I zobaczymy, jak na moje włosy, skórę, paznokcie wpłyną te produkty. Ja wam powiem, że ja już dawno, dawno, dawno słyszałam o tych drażetkach do włosów. W ogóle no, marka myślę, że jest znana, także jeśli macie jakieś doświadczenia, to piszcie na dole. Jeśli nie, to czekajcie na moją opinię, bo taka się pojawi na pewno po jakimś okresie stosowania. Tak jak wam powiedziałam przed chwilą, no wiążę ogromne nadzieje co do tych produktów. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona, także mam nadzieję, że mi się sprawdzą. No, dostałam też w paczce super tasię, którą dzisiaj zabieram ze sobą na zakupy. A stosowanie produktów zaczynam już od jutra. Jutro mamy sobotę, także dam wam znać na Instagramie, kiedy startujemy i będziemy się razem przekonywać, jak to w ogóle wygląda, jak to się ma, czy działa, czy też nie działa. Ja naprawdę czekałam już po prostu z takim wielkim sercem, bo naprawdę powiem, że Fragi też się zgadza. No, mówię wam, że potrzebuję. Moja skóra potrzebuje czegoś bardzo dobrego do twarzy i mam nadzieję, że te produkty spełnią moje oczekiwania. No i drażetki również. Troszkę włosy, żeby podrosły szybciej, to na pewno będzie lepiej dla mnie. Na pewno dla mnie lepiej psychicznie to wpłynie, bo wiecie, zapuszczanie włosów, jeszcze jak włosy rosną tak, takie no, na tej dolnej granicy normy, czyli około tam centymetra, a wiecie, jakby troszeczkę przyspieszyły, to by było jeszcze lepiej, a więc zaczynamy, kochani. Dobra, trochę się doświetlam lampą, bo jest okropna pogoda. Mamy w sumie przed 9:00 wtorek, prawie weekend. No akurat w tym tygodniu wtorek jest taki, wiecie, jak ktoś sobie wziął jakieś tam dni wolne, później czwartek, piątek, no to ma taki, wiecie, mega długi weekend, a jak ktoś mógł wziąć sobie jeszcze poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, to ma cały tydzień. Także słuchajcie, tak, tyle jeśli chodzi o ten weekend, którego nie ma. Chciałam wam, kochani, powiedzieć kilka słów o tej piance z Merc Special. Pokazywałam wam przed chwilą właśnie, że dostałam paczkę. Paczkę dostałam w piątek i już kilka dni sobie stosuję te produkty i ja naprawdę, naprawdę czekałam na nie tak, z takim bijącym sercem, bo tak potrzebowałam, naprawdę moja twarz potrzebowała czegoś dobrego, a wiedziałam, że te produkty będą, więc nie chciałam nic kupować, nie chciałam znowu, wiecie, kombinować i testować coś, co po prostu nie wiadomo, czy pomoże i w ogóle na jakąś chwilę tak naprawdę, bo tak jak wam mówię, wiedziałam, że te produkty do mnie przyjdą i oczywiście wybór był prosty, efekt nawilżonej skóry, kremowy mus w piance, czyli ta wersja hialuronowa i tutaj od producenta mamy tyle, że połączenie kwasu hialuronowego, soku aloesowego, glukozaminy morskiej i ekstraktu z alg morskich. To wszystko powoduje właśnie, że dzięki temu zyskujemy efekt nawilżenia na skórze. I ogólnie tutaj mamy takie dwie opcje. Skuteczność udowodniona naukowo. Zapewnia natychmiastowy efekt nawilżenia bezpośrednio po pierwszym zastosowaniu. I tutaj mamy 91% poprawa świeżości skóry, 91% poprawa miękkości skóry, 86% poprawa gładkości
czystości skóry. Po 2 tygodniach producent zapewnia, że mamy 100% ochrony przed odwodnieniem skóry, 90% efekt odmłodzenia skóry, 79% poprawa blasku skóry. I słuchajcie, ja ten produkt wystarczy na 60 zastosowań, tak mamy tutaj te zapewnienia, że te 50 ml, żeby dobrze wstrząsnąć, później wiadomo wycisnąć i nakładamy na twarz. Słuchajcie, pierwsze co dla mnie jest takim efektem wow, to jest ogólnie samo to, że to jest pianka. Ja troszeczkę sobie tego dam, bo ja przed chwilą nagrywałam Wam story na Instagrama i nie chcę tracić, no, tracić dodatkowej, co dodatkowej, no, dodatkowej, no, pompki, o właśnie, bo szkoda, po prostu szkoda, więc troszeczkę sobie wycisnę i to mamy po prostu efekt pianki, jak pianka do golenia naszych facetów, jeśli używają. I słuchajcie, to bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie, delikatnie, chociaż z moim węchem to tak różne, węchem różnie jest, więc być może pachnie mocniej, wydaje mi się, że lekko, delikatnie. I słuchajcie, to jak nakładamy, jest pianką, ale za chwilę to się zamienia w taki mousse krem. I to było dla mnie takim szokiem, jak ja sobie nałożyłam to na twarz. Efekt taki od razu nawilżonej skóry. Od razu czuć, ja tak czuję na swojej skórze, że ten efekt, ten krem, ten mousse zaczyna się wchłaniać. I słuchajcie, pierwsze 2 dni, ogólnie stosuję 2 razy dziennie sobie ten produkt. I pierwsze 2 dni były takie, że ten produkt się tak wchłonął natychmiast i czułam takie delikatne ściągnięcie na buzi. Brakowało mi troszeczkę tego nawilżenia, ale dałam czas, tak? Dałam czas temu produktowi, żeby on faktycznie gdzieś zaczął działać, gdzieś głębiej, powiedzmy tak, jeśli można tak to tak o tym powiedzieć. I słuchajcie, 2 dni potrzebował ten produkt, żeby rzeczywiście nawilżyć moją skórę. Ja po chorobie miałam czoło jak papier ścierny. Skórka na skórce, po prostu tragedia, a jak już się pomalowałam, a nałożyłam bronzer, to po prostu normalnie tutaj to po prostu była skóra na skórze, no skóra na skórze, że ja w pewnym momencie już szczoteczką sobie szczotkowałam to czoło, bo to wyglądało strasznie i nic mi nie pomagało, ja miałam różne maski w domu, nakładałam maski co wieczór i kremy, jedne, drugie, które miałam, nic po prostu, nic, przez ostatni czas to była walka z wiatrakami. 2 dni ten produkt potrzebował. Ja go na razie oceniam jako ten efekt taki, powiedzmy, natychmiastowy, czyli to, co producent mówi, że zyskujemy gładkość skóry, miękkość skóry, świeżość skóry. Ja się z tym zgadzam. Tak właśnie jest. I tutaj zobaczymy, co będzie po tych 2 tygodniach. Będę Wam na pewno dawała znać, ale mogę Wam powiedzieć, że po tych kilku dniach jest nawilżenie, jest miękkość na skórze, jest to, czego ja potrzebowałam i mam nadzieję, że na dłuższą metę ten produkt mi się sprawdzi i że będę mogła Wam go polecić. Póki co, na razie, jak najbardziej tak, bardzo, bardzo pozytywnie. Powiem Wam, że nie spodziewałam się, że to będzie tak szybko, ale pokładałam ogromne nadzieje, więc wiecie, tak jakoś intuicyjnie coś tak czułam, że to będzie dobre. Także zobaczymy, ale no póki co jest super, także ogromnie się cieszę i mam nadzieję, że ten efekt się utrzyma i jeszcze tutaj dodatkowo właśnie będzie ta ochrona, żeby ta skóra się nie przesuszała, bo tu jest napisane, że on chroni przed odwodnieniem skóry, także zobaczymy. I jeszcze z tego stosuję te drażetki, również zaczęłam stosować również w piątek, także wszystko jednocześnie i zobaczymy. Także tak to wygląda, kochani, tak opakowanie, to jest ta właśnie niebieska, czyli ta hialuronowa i te produkty są dostępne w drogeriach online, nie drogeriach, tylko aptekach, przepraszam, i w Superfarmie, jeśli byłybyście zainteresowane tymi produktami, a jeśli któraś z Was stosowała, to dajcie koniecznie znać tutaj w komentarzach, no dla mnie też, dla innych osób, co myślicie, jakie macie odczucia. No, także tyle w temacie mojej pielęgnacji, bo bardzo się często pytacie, więc póki co stosuję sobie te musy, kremy i mam nadzieję, że będzie dobrze. No, także kochani, ja teraz w ogóle czekam, aż mi się to wchłonie, bo
Ja nie lubię nakładać makijażu bezpośrednio po pielęgnacji, czekam aż po prostu to wszystko będzie mogło tutaj zadziałać, wchłonąć się i rzeczywiście no coś na tą skórę zadziałać, tak? I nie lubię po prostu bezpośrednio po pielęgnacji od razu makijaż. Czasami, bardzo rzadko, ale czasami się to zdarzyło, jak gdzieś tam po prostu musiałam jechać, chociaż to też nie było tak, że wiecie, krem i od razu makijaż, dlatego że ja, jak wiecie, wstaję z łóżka, idę się odświeżyć, może nie wiecie, ale wstaję z łóżka, idę się odświeżyć, wiecie, zęby, buzia, pielęgnacja, no i później wiadomo, coś tam się jeszcze w domu robi i później jest ten makijaż, więc zawsze jakiś tam czas na działanie produktu pielęgnacyjnego jest. I tak stosuję od lat i dla mnie tak jest najlepiej, że to, co jest teraz na mojej twarzy, ma się tutaj ładnie wchłonąć, ogarnąć, wypielęgnować, wypięknić i ma tutaj być super wow. No a ja idę ogarnąć po prostu życie. Dobra, słuchajcie, przyszły też te moje rzeczy z Moskito. Ogólnie dokładnie 3 tygodnie od dnia zamówienia. Ja dzwoniłam po 9 dniach, dlatego że nie miałam żadnego maila, żadnej informacji od firmy, że będzie jakieś opóźnienie czy cokolwiek innego, bo oni tam mają od 2 do 9 dni na czas realizacji, nie? Także dzwoniłam, no i pani tam powiedziała, że ona nic nie wie póki co, bo nie ma żadnej informacji i w sumie 10 dnia chyba dostałam, wiadomość, że będzie opóźnienie 1 do 3 dni, no i w poniedziałek do mnie przyszło zamówienie, także dokładnie 3 tygodnie. No ale już dobra, nieważne, dostałam 20% za to, że to trwało tak długo. Także no, powiem Wam, że tutaj bardzo duże brawa, jeśli chodzi o firmę, o podejście do klienta. Słuchajcie, jest opóźnienie, jest jakaś tam rekompensata, także no, dziękuję i super. I zamówiłam, tak jak Wam mówiłam, bluzę. Ja jeszcze nie mierzyłam. Bluzy przymierzam tylko szybko spodnie, bo za chwilę Wam powiem, co tam ze spodniami. No, bluza, powiem Wam, że kolor jest po prostu piękny. Piękny, piękny, taki cappuccino. Jest, kolor jest po prostu, no, sztos. I ja sobie skompletowałam, tak jakby, ten zestaw, dlatego że tutaj była taka bomberka, która mnie jakoś bardzo nie interesowała, a w tym zestawie były spodnie bardzo podobne do tych, które ja zamówiłam poprzednio. No i tak wiecie, pomyślałam sobie, że tutaj mamy złoty lampas, tutaj mamy złoty napis, no i wiecie, no cappuccino do brązu raczej będzie pasowało, takie moje małe ryzyko, ale wydaje mi się, że jak najbardziej pasuje to do siebie. Tutaj mamy 95% bawełny, 5% albo lycra, albo elastan, teraz już nie pamiętam. Tamte poprzednie też takie są, z Ellen też mają taki skład. I ja byłam, ja o tym Wam mówiłam nawet, i jestem pewna, że na stronie było tak napisane. To była nowość, te spodnie, raczej komplet ogólnie. I nie wiem, co się stało, czy na tej stronie było to błędnie napisane, czy po prostu, no nie wiem, co się stało, ale tam było, ja jestem przekonana, bo ja bym nie kupiła z takim składem spodni, ogólnie żadnego ciucha, bo się okazuje, że tu mamy 95% poliester i 5% lycra. I słuchajcie, ja otwieram tą paczkę, dotykam tych spodni i mówię, Boże Święty, co to w ogóle jest? Czy oni pomylili mi zamówienie, spodnie czy co? Wchodzę na stronę, a tam jest napisane 95% poliester, 5% lycra, gdzie naprawdę ja bym nie zamówiła z takim składem ciuchu. W ogóle te kremy, te musy, pianki, pianka się świeci na buzi. Zobaczcie, jak cały czas jeszcze czuć taką lepką warstwę. Słuchajcie, co ja Wam właśnie kończąc temat tych dresów. I tak, bo możecie sobie myśleć, Boże, może się pomyliłaś, nie przeczytałaś. Słuchajcie, ja bardzo skrupulatnie sprawdzam składy, jeśli chodzi o dres, tak, o spodnie czy o bluzy, dlatego że, jeśli chodzi o Moskito, dlatego że mojej Sandry siostra ma komplet, albo bluzę, albo cały komplet z Moskito ze składem 80% bawełna, 20% poliester chyba. I ona mi odradzała ten skład, dlatego też ja za każdym razem, jak wchodziłam na stronę Moskito i szukałam coś dla siebie, to przeglądałam skład. Dla mnie skład i wymiary to jest takie... No, priorytet. I nie ma możliwości, żebym ja zamówiła coś z takim składem. Po prostu to jest niemożliwe. I ja, wiecie, nie mam jak tego po prostu udowodnić i po prostu, no, jestem tutaj na straconej pozycji, dlatego że, no...
Nawet jeżeli doszło do jakiejś pomyłki i nawet jeżeli, wiecie, ten produkt wchodził i on miał po prostu napisany skład inny i on został w międzyczasie poprawiony, bo on, te rzeczy weszły na stronę i ja jakoś od razu, mi się one wyświetliły jako nowość i ja weszłam i od razu je zamawiałam, a dlatego też no, nie mam po prostu jak udowodnić, że rzeczywiście było zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o skład, no raczej nikt w to nie uwierzy. Dlatego też jestem, no jestem trochę zła, że to jest, że tak się po prostu to stało, dlatego że nie jest to wymarzony materiał. To jest taki materiał ala po prostu dresy. I słuchajcie, on nie jest zły, bo to jest dobry jakościowo ten poliester, bo te spodnie wyglądają ładnie, naprawdę wyglądają ładnie. Nawet ja je przymierzam i nawet później Wam pokażę, nawet na ciele wygląda to ładnie, ale no na takie miesiące teraz wolałabym, żeby to była bawełna, bo wiecie, że bawełna nie ziębi, a to jest taki materiał, że wiecie, no na jakieś dłuższe spacery raczej się nie nada, ewentualnie gdzieś tak go po prostu się ubrać i bardziej ku wiośnie czekać. Dlatego też jestem trochę tą sytuacją zła, smutna i w ogóle. Ja już tutaj trochę, tak wiecie, macham ręką. Wczoraj byłam ogólnie bardziej wkurzona, ale teraz sobie już pomyślałam, że tak naprawdę ja miałam 30% na obie te rzeczy i one zamiast 280 kosztowały mnie 195. I cieszę się, słuchajcie, po prostu chyba coś nade mną czuwało, bo tak naprawdę jak ja bym kupiła te spodnie, bo one normalnie 139 zł, i jak ja bym kupiła spodnie za 139 zł składem 95% poliester, to chyba po prostu by mnie rozerwało. Znaczy w sensie na pewno bym oddała. Nawet bym się nie zastanawiała za tą taką normalną, regularną cenę. No ja te produkty mam tutaj za 195 zł 2, więc chyba zostawię te spodnie po prostu, bo jak ja mam znowu się motać z wysyłkami i tak dalej, tutaj już by było ewidentnie, że ja chcę je zwrócić, bo po prostu chcę, no bo nie mam jak udowodnić czegoś takiego, że doszło do jakiejś, nie wiem, pomyłki, czy no nie wiem, czegokolwiek innego, bo naprawdę ja, no w życiu bym nie zamówiła 95% poliester, no nie ma takiej opcji, no nie ma po prostu takiej opcji, dlatego też uważam i jestem przekonana, że doszło do jakiejś tam pomyłki. Zdarza się to, nie mówię, że nie, absolutnie nie mam jakiejś żali, pretensji i tak dalej, no bo wiecie, no różne rzeczy się dzieją, no ale no troszeczkę tak się, dobrze, że mówię, dobrze, że były te rzeczy kupione z rabatem. I no mówię, tam nie zapłaciłam za nie jakoś kosmicznie dużo, ale jakbym zapłaciła te 140 zł za same spodnie, to no nie powiem, bo byłabym wściekła po prostu, wściekła. No i musiałabym odsyłać. Wściekła razy 100, dlatego że musiałabym odsyłać, a nienawidzę tego robić. I wiecie, jeszcze nie podjęłam 100% decyzji, muszę to przymierzyć, jak się ogarnę później, to Wam też przymierzę, pokażę jak to wygląda. I właśnie pisałam wczoraj z Martynem, który mówi, że mam jakiegoś pecha do moskito. Dostałam te 20% i nie wiem jeszcze w ogóle, czy coś jeszcze zamówię, czy nie, bo jakieś, kurczę, ja nie wiem, co się dzieje, jakieś fatum nade mną, że nie wiem. No, także fajnie, że właśnie jest to tanie i w ogóle, no więc nie ma jakiejś tam tragedii, żeby narzekać i w ogóle, no, ochłonęłam, więc nie jest tak źle, ale no, taka po prostu sytuacja, jakiś pech, jakiś po prostu pech. Tabletkę mam w buzi, jakby coś tam, żebyście zobaczyły coś między zębami. Słuchajcie, właśnie obudziłam się wczoraj z bólem gardła. Rozumiecie to? Normalnie nie wierzyłam, po prostu nie wierzyłam i do tej pory nie wierzę. Ja nie wiem, co się po prostu stało. Ja nie wiem, co się po prostu zadziało, no nie wiem. I pukam od wczoraj gardło wodą z solą oraz szałwią, więc no i tabletki jakieś tam sobie biorę, delikatne, więc mam nadzieję, że to się rozejdzie po kościach, że się nic nie rozwinie, bo po prostu serio strzelę sobie w czoło. Dobra, teraz kawa i słuchajcie, właśnie ostatnio piję tą, nie wiem co to jest w ogóle za kawa, zaraz Wam może troszeczkę przyciemnię, bo o, właśnie tą ostatnio wybieram i ostatnio tą piję i powiem Wam, że jest naprawdę pyszna. Jest troszeczkę mocniejsza niż cappuccino ogólnie, ale jest naprawdę, naprawdę dobra. Kubek sobie... Kubek w pepko, już taki świąteczny, że zdrówko, kawusia i
później śniadanie. Tak dzisiaj dziwnie u mnie, bo ja raczej najpierw śniadanie, później kawa, ale z racji tego, że nie mam świeżego pieczywa, to zaczynam dzień. Od pielęgnacji zaczęłam, ale teraz kawa. Także zdrówko wasze i moje też. Już jest paskudne światło, strasznie jest szaro-buro, tak ponuro wręcz, masakra normalnie. Takie, od razu mi się to kojarzy z jakimś horrorem, bo tak jest, mgła w ogóle była rano, teraz też tak w oddali jak się patrzy, to tak jest. A chciałam powiedzieć coś na temat zakupów, bo dostaję od was pytania i propozycje, żeby nagrać wam taki film haul zakupowy spożywczy, żeby wam po prostu pokazać rzeczy, które kupuję, jak wrócę z zakupów i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, póki co ja nie mam ogólnie pomysłu na ten filmik, bo najprościej byłoby tak, jak robią inne dziewczyny, czyli jak wracają z zakupów, po prostu rozpakować wszystkie rzeczy i wam pokazywać po kolei, co się kupiło. Ale ja takiej możliwości na dzień dzisiejszy nie mam, dlatego że ja wracając z zakupów, wiecie, Mateusz najczęściej wypakowuje, przynosi mi te torby tutaj do kuchni. W tym czasie jest pies, jest Ignaś, jest Alex najczęściej, wiecie, jak to jest, mama wraca z zakupów i teraz jest, wiecie, takie mega, mega zainteresowanie, co tam ciekawego w tych torbach się znalazło. Więc oni tutaj są. Ignaś dzisiaj ma fazę i otwiera drzwi u Alexa. Krzesło sobie podstawia i mu tam przeszkadza, także dzisiaj powiem wam jakieś takie utrudniona współpraca. W każdym razie no, nie wiem, na czym skończyłam, ale dążyłam do tego, że po prostu tutaj wszyscy są, wszyscy biegają, chodzą, są zainteresowani, wtedy trzeba dyskutować, trzeba rozmawiać. Człowiek jest po prostu niemożliwy, naprawdę. Więc wiecie, ja rozpakowuję wszystko, jest tak chaotycznie, wszystko na meblach, to coś wkładam do lodówki, to coś do łazienki, w zależności co tam wiadomo jest kupione, więc ja nie wyobrażam sobie w takim chaosie nagrywać filmik, bo no wiecie, ja nie mogłabym się skupić, nie mogłabym nic powiedzieć. Tutaj najczęściej jest tak, że Ignaś z krzesłem oczywiście musi stać i przeglądać, oglądać, zaglądać, co tam jest kupione. Ja sobie najczęściej, jak kupię jakieś mięso, to porcjuję od razu, także jest bałagan, syf. No i no, nie wyobrażam sobie w takich warunkach kręcić ten filmik. Ja nie mam takiej, wiecie, możliwości, że Mateusz zabierze gdzieś tam dzieciaki, zamkną się i ja będę mogła nagrać wtedy filmik, czy nie wiem, dom piętrowy i pójdą gdzieś na piętro bawić się do pokoju, a ja w tym czasie mogłabym w spokoju i nagrać wam filmik, coś tam poopowiadać, pokazywać i tak dalej. W takim chaosie nie, po prostu raczej ja bym nie mogła zebrać myśli, no i byłoby to dla was też na pewno nieprzyjemne w odbiorze, więc póki co nie mam pomysłu na taki filmik, żeby móc wam coś w tym rodzaju nagrać. Także no niestety muszę odmówić. Nie mówię całkowicie nie, bo nie wiem, może sytuacja się zmieni za jakiś czas, że wiecie, Ignaś troszeczkę będzie inny, mniej zainteresowany, wiecie, tutaj kuchnią. Kuchnią i wszystkim, co się w niej znajduje. Także no, nie skreślam propozycji tego filmu, ale chciałam wam po prostu wyjaśnić, dlaczego u mnie takie filmiki się nie pojawiają. Wiecie, jak kiedyś było tak, że dawniej, jak nagrywałam wam, pokazywałam takie zakupy, no to wiecie, ja przyjeżdżałam sama z zakupów. Najczęściej tak było. Aleks dużo, on gdzieś tam się sobą zajął. Ja mogłam coś takiego wam nagrać, a z Ignasiem już jest, wiecie, inna zupełnie sytuacja. Mamy, myślę, małych dzieci zrozumieją, wiedzą o czym mówię. Także no, niestety, ale póki co to no, nie mam takiej możliwości i też no, nie chciałabym po prostu nagrywać filmiku, który będzie jakiś taki, wiecie, chaotyczny i w ogóle. No, ja w ogóle byłam ostatnio na zakupach w piątek i to był ostatni dzień przed zamknięciem, wiecie, tych galerii handlowych i takich sklepów. No, u nas akurat... Już wam to mówiłam, ale może niektórzy nie wyłapali, nie słyszeli, nie oglądali i ogólnie u nas w mieście jest zrobione takie coś pod nazwą MyBox i to jest tak jakby taki pawilon handlowy, ja to nazwę, gdzie mieści się KiK, Rossmann, Chińczyk, Pepco, później jakiś RTV AGD, później jest CCC chyba i Top Secret. I to jest w takiej Elce dużej i to jest nazwane naszą galerią, gdzie każdy ze sklepów ma osobne wejście. Nie ma tak, że wiecie, jest jedno wejście i wchodzicie i macie po prostu pod dachem różne sklepy, tylko po prostu każdy sklep ma osobne wejścia. Ale to jest uznane jako galeria handlowa.
z racji tego, no to zostało zamknięte, tam jest tylko, został pozostawiony Rossmann, bo wiadomo, no to jest sklep, powiedzmy, gdzie tam kosmetyki, jakieś rzeczy, no trzeba kupować. W każdym razie, no Pepco zostało zamknięte, Kiki i tak dalej, więc my zostaliśmy bez takich sklepów, jeśli chodzi o nasze tutaj, powiedzmy, miasto, ja to mówię miasto, ale ja do miasta mam 10 km, więc ja muszę dojechać, nie ma tak, że wiecie, biorę wózek, pakuję się i idę z dzieciakami, tylko no muszę dojechać. W każdym razie, no to był taki ostatni dzień takich zakupów, gdzie naprawdę było mnóstwo ludzi, bardzo, bardzo dużo. Ja w ogóle zapomniałam, że zamykają te sklepy i nawet się nie spodziewałam, że będzie taki ruch i ogólnie tyle ludzi. I w sumie w Biedronce nie było jakiegoś takiego, wiecie, że w samym sklepie było bardzo dużo, ale na parkingach ludzie się, wiecie, pchali, dużo aut i w ogóle ciężko było wyjechać, gdzie no standardowo nie ma problemów, bo są dwie Biedronki, no dużo jest marketów, także nie ma czegoś takiego, że wiecie, jakieś korki i tak dalej przy markecie, bo jest jakiś szałciał. Ale no było bardzo, bardzo dużo, tak, no, ludzie chcieli się przygotować, no w sumie ja też zajrzałam i do Pepco i do Kika, a do czego zmierzam, do brzegu, to właśnie ja weszłam sobie w Pepco, pokazywałam wam, że kupiłam sobie kubek, kupiłam Ignaciowi rajtuski, bo wiecie, jak już jest tak zimno, to pod spodnie warto coś tam sobie jemu założyć, baterie, jakieś tam, a kupiłam sobie lampeczki, takie wiecie, duperelki, tak troszeczkę dla polepszenia jakiegoś humoru, no i weszłam też do Kika, bo stojąc przy kasie w Nierozmanie, tylko w Pepco, rzucił mi się taki skomponowany ala stroik. Na takim talerzu szklanym stała choinka, dwie świeczki, jedna większa, druga mniejsza i coś tam chyba jeszcze. I tak mi się to bardzo spodobało, ale już mi się nie chciało wracać na Pepco, bo tak naprawdę mi się to w ogóle nie rzuciło nigdzie w oczy, żebym ja coś takiego mogła zrobić. Dopiero później jakoś tak mi oświeciło, mówię, ach, pójdę do Kika, jak w Kiku nic nie znajdę, to po prostu wrócę się jeszcze raz do Pepco. I powiem wam, że w Kiku skomponowałam sobie coś takiego, ale pokażę wam to, wiadomo, jak będą ozdoby świąteczne i tak dalej, no na razie nie mamy jeszcze tego czasu, powiedzmy sobie szczerze, mimo tego, że w sklepach już od 2 miesięcy święta, no to w domu jeszcze nie, tak, ale jak będzie czas, to ja wam to pokażę, ale właśnie zrobiłam sobie coś takie ala, właśnie taką deseczkę, na której postawię, halo, proszę pana, halo, przepraszam, pan do kogo? Zgubiłeś drogę? Ja cię poprowadzę. Co się tam stało? Wody do auta? Tak. No na pewno. Ciekawe na co? Co będziesz robił? Chcesz umyć auto? Nie. A na co ci woda? No właśnie, Ignaciowi też pościel przebieram, więc do rzeczy. Więc sobie skomponowałam takie coś, później wam, pokażę wam to w odpowiednim czasie, ale też właśnie sobie robiłam to pod. O, Aleks skończył lekcję. Żeby nie było tak, że to będzie takie tylko i wyłącznie na święta, że będę mogła po prostu ściągnąć, bo w sumie kupiłam 4 ozdoby, dwie świeczki, w tym choinkę i reniferka. Jak reniferka i choinkę ściągnę, to będę mogła sobie okazyjnie coś tematycznie, bądź też nawet nie, jakieś świeczki, inne jakieś takie małe rzeczy sobie na tym stawiać i to będzie po prostu, wiecie, przez może nie cały rok, ale większość roku, nie? No, na razie sobie to schowałam do półki, jak przyjdzie czas, będziemy zajmowali się ozdobami świątecznymi, to ja wam to na pewno pokażę, ale co chciałam powiedzieć, o ludzie, no normalnie ja się nie dogadam dzisiaj, przysięgam. Chodzi o to, że bardzo dużo ludzi było w sklepach, o nie, nie trzaskać proszę, nie trzaskać, którzy kupowali takie rzeczy, widać było, że ludzie mają tą świadomość, że być może sklepy nie będą już do świąt takie otwarte i po prostu też kupowali, bo bardzo dużo świeczek, bardzo dużo jakichś takich rzeczy świątecznych, ozdób i tak dalej, widziałam, że ludzie mieli w koszykach, wybierali, rozmawiali, dyskutowali, bo i mamy z dziećmi były i coś tam było właśnie, że mama, może to weźmiemy do tego, żeby zrobić ten stroik i tak dalej, więc no tak troszeczkę mi było przykro, bo sobie myślę, kurczę, jak te sklepy nie będą już, już ich nie otworzą, nie będzie tego takiego, wiecie, tych takich zakupów, mimo że to było takie czasami przerażające, ci ludzie w tych marketach już, wiecie, pomijając spożywkę, ale w takich sklepach typu Pepco i tak dalej, fajnie było obserwować tych ludzi, którzy kupują jakieś takie rzeczy, czy do prezentów, czy właśnie do ozdób świątecznych, takie, wiecie, czuć było, że coś się dzieje, że coś się zbliża, że jest ten czas świąteczny i w ogóle, także powiem wam, że mi będzie tego brakować, jeśli się okaże, że niestety sklepy pozostaną zamknięte, no ale... No czasami na pewne rzeczy i tutaj akurat nie mamy wpływu, no ale mimo wszystko chciałam się z wami tym podzielić, że te zakupy widziałam, że
Co ty tutaj robisz? Zakupy ludzie robią, w tym ja też właśnie. No i powiem wam, że troszeczkę mam taki niedosyt, jeśli nie będę mogła już nic dokupić, to może coś przez internet, zobaczymy. No ale tak czy siak, jeśli no, nie będzie tego możliwości, to będzie mi brakowało tych zakupów. Tej, nawet taki, wiecie, czasami zatrzymać się, popatrzeć, poobserwować, jak ci ludzie, wiecie, wybierają te prezenty i tak czuć ten klimat. Mam nadzieję, że chociaż jak te sklepy będą zamknięte, nie będzie można w ten sposób jakoś tak troszeczkę poczuć tych świąt. Chociaż wiadomo, że w świętach chodzi o zupełnie coś innego, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. To mam nadzieję, że spadnie śnieg. Chociaż proszę o śnieg w tym roku. No, że zobaczymy, co to będzie. No, póki co. O! Brawo, ja z plamą, ale to nic. I co miałam powiedzieć? My tutaj z Ignasiem działamy. Ja dzisiaj na obiad te skrzydełka i ziemniaczki. Skrzydełka w piekarniku, w przyprawach, ziemniaczki i do tego surówka z białej kapusty i marchewki. Kto tam jest? Tata jest twój? Tu tata. Tata? Tata to. I kto jeszcze? Tata. Tata i? Nie tata. Babcia? To jest babcia? Nie poznajesz? Ona, mama moja, mama grzywkę, identyczna ma teraz fryzurę jak ja. To jest, kto to jest? Tata. Babcia? Tata. Tata? No? To. A tutaj, gdzie jest mama? Tu. Jest mama? Nie. Nie? Gdzie jest mama? Jest mama tutaj, czy nie ma mamy? Halo? No, Ignaś już jest zajęty. Wieża, musi być wieża. No, także ja mam nadzieję, że mimo wszystko tej atmosfery świątecznej nie zabraknie w tym roku. Jakby nie było, w środę ma być ta konferencja naszego premiera, więc przygotujmy się. Ja ogólnie przygotowuję się na wszystko, na najgorsze, nawet na zamknięcie, na narodową kwarantannę i tak dalej, bo to wiecie, że teraz się nie przewidzi, ale ogólnie mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo jakiejś kwarantanny, jak zostaniemy zamknięci i będzie to tak trwało do końca grudnia, bo jakieś takie, nie wiem dlaczego, ale mi się tak wydaje, że coś może być w tym rodzaju, to mam nadzieję, że ta atmosfera świąt zostanie w naszych domach i sercach. No. Także dobra, kochani, tyle. Też od razu się z wami pożegnam. I co? Życzę wam miłego dnia, miłego tygodnia. Także jak coś, to się widzimy w kolejnym. Dzięki. Pa, pa.